Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, witam po raz trzeci już bodajże w grze Kroniki Myrtany Archolos. Znaczy mówiąc w modzie do Gotika 2, który zaczyna bardzo lagować. A co na tym idzie, musimy się liczyć z tym, że zaraz może być Access Violation, którego oczywiście wszyscy tutaj uwielbiają. No i tak, słowem wstępu powiem wam tyle, że spodobało mi się, dlatego też to ogrywam, bo jeśli mam być całkowicie szczery, to niestety nikt jeszcze nie obejrzał poprzednich dwóch odcinków. Nie wiem, może będę musiał je ustawić na prywatny, publiczny, wbrew temu, co zazwyczaj robię z gotikami. Głównie dlatego, że no. Może w ten sposób ktoś na to trafi. A póki co zobaczmy, co tutaj w ogóle było do zrobienia. Musimy być szczery, to trochę już nie pamiętam. Tak czy inaczej, nikt nie zostaje z tyłu. Rupert opowiedział mi o swoich obawach odnośnie Daryla i Maywen. To zostali w jaskini niedaleko plaży, na której urzędowaliśmy. Rupert twierdzi, że powinniśmy tam wrócić im pomóc. Okej, okay, ja mam zdobyć miksturę leczniczą dla rannego Daryla, a Rupert uda się do kowala Thorstena po jakąś broń i właśnie pod jego warsztatem mam się spotkać. Okej, okay, ja w poszukiwaniu azylu. Wiktor powiedział, że najłatwiej dotrzeć do chaty Kurta, jeśli wchodząc z karczem. Dobra. Tak czy inaczej, co byśmy tu mieli robić? Nieistotne. To, co jest istotne, to, że muszę sobie podgłośnić wszystko na maksa, bo ja chcę słyszeć tą piękną muzykę. Tak, zanim pójdziemy jednak oczywiście robić to, co jest jakby przewidziane, to warto byłoby pogadać z każdym. I no, ogólnie wiecie, tak jak zawsze. A potem dopiero questy ewentualnie. Hej ty! Jak leci? Nie zawracaj mi głowy! Mam ważne obowiązki na głowie! Ojej. Nie, to jest piękne. Świetną muzykę tu mają. Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Okej, okay, czyli coś tu możemy się uczyć, ale kosztuje to. Drogą tego wszystkiego mam coś dobrego tu. No kaszkiel tu w sumie mam. Ty pancerza, tutaj dwuręka. Okej, okay, nie. Dobra. Czy F5 działa, nie działa? Co tym będę musiał zapisywać ręcznie? Nie pamiętam, czy to uruchomiłem, czy nie. Ale tak, co tu jeszcze mamy? W sumie strasznie się gubię. Okej, ale tu ktoś jest, możemy z nim pogadać? Uwe! Czym się zajmujesz? Jestem wioskowym cieślą. Nazywam się Uwe. Obróbka drewna nie ma przede mną tajemnic, z czego chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Silbach, a ja chętnie odpowiadam na ich prośby. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Dobra, mamy handlarza i topór drwala wykorzystywany do wycinki drzew. Okej, okay. Warto wiedzieć, może już będę musiał to kupić wcześniej czy później, na razie tak nie. Lagi, pietruszka, okej, okay. Surowe mięso owcy, leśna jagoda, zestaw wytrychów dla początkujących, piła, miotła, wytrychy, okej. Okay. Fajne miejsce, możliwe, że od niego coś będziemy potem kupować, tak czy inaczej na razie lecimy dalej zwiedzać. I jeszcze tutaj widziałem kogoś, kto siedział przy... właśnie przy piecu, więc muszę to zobaczyć. Pewnie zwabił cię tu zapach pysznego chleba, co? Jeśli nie zamierzasz niczego kupić, to nawet nie zawracaj mi głowy. Okej, czyli będziemy zawracać głowy, nie kupimy. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. Okej, tak pewnie swojego chleba. Zobaczmy, co tu mamy. Chleb. Tarta wynagrodzona. Fajne. Wiejska szarlotka. Wow, postarali się, jeśli chodzi o te wyglądy i o inne rzeczy. Słodka bułka z jagodami. Wiejska szarlotka. Okej, okay, przepis. Właśnie, przepis jest tani. Dobra, to wezmę nawet. I kolejny bardzo tani przepis. Dobra, to biorę. Jeśli przepisy będą takie tanie, to ja będę wykupował wszystkie, co mi szkodzi. Okej, okay, wiejska szarlotka. I będziemy chyba w stanie nawet niedługo to zrobić. A słodka bułka z jagodami? Rozumiem. Też damy radę. Dobra. Farmer, farmerka. O, tutaj mamy Ruperta i
Torstena. Dobra, co z nimi później? Chociaż w sumie tak jeszcze muszę coś innego zrobić najpierw. To jest prywatny warsztat. Czego tu szukasz? Jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Stone! Znajomy ze starego obozu z Gutka 1. Kim jesteś? Nazywam się Stone i pracuję tu pod okiem mojego mistrza, Torstena. Jak widzisz, mam pełne ręce roboty, więc jeśli to wszystko, to wiesz, gdzie jest wyjście. Mógłbyś podszkolić mnie w kowalstwie? Jeśli będzie mógł, to fajnie, skorzystam pewno. Jeśli szukasz nauczyciela, tutaj ludzie są zarobieni pracą i ze mną nie jest inaczej. Jeśli do jutra nie skończę tych gwoździ, Torsten będzie wściekły. Okej. Czyli niestety się chyba nie nauczymy. Jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Przed chwilą mówiłeś, że nie, bo jesteś zbyt ten pracą. Dobra, on mówi nie o kowalstwie, nie o takich rzeczach. Dobra. Tak czy inaczej, a czy coś było chyba? Jakaś interakcja? A, moneta. Jak miło. Przyda się. Dobra. Nie, nie jeden. 14 zapis, tak. 14. Najpierw trzeba wykorzystać wszystkie sloty, zanim będziemy napisywać stare. Mogę tylko żałować, ale pogadajmy z Torstenem. Nazywam się Torsten. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. A Stone to co? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy i toporów. Może coś cię zainteresuje. Okej. Jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę. Pogadaj z Odgarem. Ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Okej. Zobaczmy, co powie o tym. Pracujesz w tej kuźni? Od paru lat pomaga mi Stone, mój czeladnik. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Ja jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi, tak jak jego ojciec. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Okej, warto wiedzieć. Pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele. A proszę. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierząt. Oj, Bezi by się nie zgodził. Ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. No proszę. Możesz mnie fajnie. Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtoziomowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. 150 sztuk złota? Drogo. Jest drogo. Ale dobra. Pokaż mi, co masz na stanie. Zobaczmy, co on tu ma. Stary zakrzywiony miecz. Zobaczmy, 60-30 znaczności prym... Pika wartownika. Broń wręcz pod zręczność. Okej. Ciekawe. Nawet nie jakaś taka szczególnie droga. Ta broń tutaj, to próbowy obijak. Miecz obywatela, Ładne rzeczy tu ma. Kij bojowy. Kolejna broń pod zręczność, która jest kijem. Wiecie co? Wiecie co? Chyba... A. Stara kosa. Zaostrzony patyk. Nie, dobra, wiecie co? Może bym tego żałował. Biorę zaostrzony patyk. Będę walczył patykiem. Czas na mnie. Mam patyk. O, co jest? Okej, widzę, że mi się przestawiło ten DPI na myszce. Od razu lepiej. Będziemy od dzisiaj walczyć patykiem.
10 sztuk złota to nie jest majątek, a patrz, jaką broń zaostrzony, nie. Wiesz, to jest dwuręka. Ale w sumie kiedyś obiecywałem chyba, żeby to grał w Gothiku 2 dwuręką. Co z tego, że nie umiem? Więc dobra, niech i tak będzie, będziemy grać dwuręką. Może nawet. Jakże cię? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. A, dobra, dobra. Już daję spokój. Ja chyba coś miałem tutaj zrobić, ale nie pamiętam już co. O, chrząszcz. Okej, polowanie na chrząszcze dużo przyjemniejsze niż w prawdziwych gotikach. Żeby nie było, nie odbierzcie tego złego. Prawdziwe gotiki to po prostu, wiecie, chodzi o podstawki. Czy ewentualnie dwójkę z tą kruka. Bo tutaj nadal to jest dla mnie bardziej modyfikacja. Czy osobna gra niż gotik. Ale dobra, chwasty. Z chęcią pozbieram chwasty, lubię takie rzeczy. A poza tym, powiedzmy, że jeśli chodzi o same chwasty, mam też ciekawe doświadczenia z jednym modem do gotuka. Dwa. W którym to, jeśli nie mylę, chwasty pozwalały dać tam komuś... Przecież ktoś chciał od nas chwasty, żeby zrobić jakąś taką... Widzimy się za chwilę! Jak? Przegadam wszystko, bo to jest darmowy zaostrzony patyk. Dobra, przegadane. Podobnie będziemy zbierać chwasty, ale tak, wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Pamiętam właśnie, że w innym modzie, nie pamiętam jaki to był. Ktoś od nas chciał chwasty po to, żeby zrobić nam jakąś fajną zupę. Ta zupa dawała fajne bonusy do statów, ale co ważniejsze, uodporniała na jakiś bardzo irytujący efekt z tego moda. Nie pamiętam, co to był za efekt, ani naprawdę co to za mod. Jeśli ktoś kojarzy, to może wspomnieć. No. A teraz świetna sprawa, bo mamy patyka. I to za darmo. Więc będziemy mogli bić się patykiem, tak jak wcześniej. A mamy 10 sztuk złota więcej w kieszeni. Więc no, dla mnie wspaniała sytuacja. Tak czy inaczej, od kiedy grałem w tamtego moda, to jestem zdania, że nawet takie rzeczy, które teoretycznie są totalnie nieprzydatne jak chwasty, powinno się ze sobą zabierać. I dobra, kolejny zapis, żeby było jasne. Jest jakaś kaplica, teraz też wyjdziemy, pogadamy. O, no, warto. O. Proszę, to są ciekawe opisy. Wcześniej ich nie zauważyłem. Ale nie wszystkie mają. Co ciekawe, o, tu jest jeszcze chwast. To oczywiście, że wezmę. No, nie wszystkie mają opisy. Ciekawe czemu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jasne, jasne. W ogóle na plus mogę powiedzieć to, że tutaj właśnie z pełnym dubbing jeszcze gadaje jak bezi. Dobra. A skoro to już zrobiliśmy... Tutaj coś da się zebrać, czy już nie? Chyba nie. Dobra. To zobaczmy, co jest w tej chałupie. Bo czemu nie? Dom Lokwara. Okej. Okay. Jest Lokwar cały, a... Tak, chciałem się zobaczyć, czy jest... legalne podnoszenie rzeczy. Zobaczmy czytanie książek w domach innych. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej. Okay. Ciekawy tył opis, ale jest to ten cały logwar. Okej. Młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania głowy. Czyli jakiś marudny starzec. Lokwar tamto, Lokwar kim jesteś? Lokwar boli mnie palec. Lokwar mam serce. Okej, okej, rozumiem. Dość. Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? Okej, okay, podoba mi się ten gościu. Czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy ma, do jakiego kręgu by nie należał,
przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Chwila. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Żartujesz sobie, prawda? Życia by ci nie starczyło na poznanie całej... Okej. Nie, ciekawe się dzieje. Chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw. Mógłbym co prawda nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale... Najpierw musiałbyś przejść test. Czyżby quest? Jaki test? No, test. Czy sobie poradzisz, rzecz jasna. Na czym miałby polegać taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu, sprytem w rozwikływaniu tajemnic natury i siłą w pozyskiwaniu trudno dostępnych składników. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej mistycznej sztuki, będziesz musiał wykonać... Okej. Czyli możesz dać dostać nawet magiem. Fajnie. Jestem gotów. Jak tak po prostu myślę o tym wszystkim. Przejdźmy zatem do pierwszego testu. Ale alchemikiem na pewno można być, z tego co widzę. I posprzątaj w domu. Miotłę? No, stary już jestem. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pobierać Nie, podoba mi się. Jeśli pragniesz pojąć wiedzę... Piękne to. W porządku, zrobię to. Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci... Nie, kocham tego gościa. Kocham tego gościa. Dobra, czyli mietła. Aha, czyli zwykłe takie kliknięcie, nawet nie musimy potrzymać, już wysprzątuję wszystko. Dobra, mietła, gdzie jesteś? Tu jest mietła. Bez właściwego Jest jeszcze coś gdzieś takiego do pozamietania? Chyba nie, chyba już z mietłem wszystko. O, przy okazji ciemny grzyb laga, bo jeszcze ich nie zauważyłem. Może jeszcze gdzieś coś jest do zmietania. Hej, ty! Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. No bez przesady! Kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Jej! Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Dobra, dobra. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Dobra, dobra. Wie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Okej. Czyli mamy dla niego ukraść gulasz, dobra. Wcześniej czy później to zrobimy. Na razie jednak zapis numer 17. Pora wykonać. I... zwiedzajmy wszystko, co jak gdzie... Olbrzymi szczur! Giń! Giń, szczur! Nie ma czego tu planować. Okej... O proszę, jakie piękne znajdźki. Stare monety nawet są. Aj, przypominam się stare rzeczy. Wow, jeszcze esencja many. Kolejny stary moneta. Nie, podoba mi się. Właśnie to lubię, powiedzmy, w takich... grach jak Gothic, kiedy gra w nagrodze poza wejście w każdy zakamarek. To jest świetne. Właśnie coś tu jeszcze... Dobra. Dobra. Na szczęście niczego nie ma. Okej. No to zwiedzamy dalej. Ja że pewnie powinien robić totalnie inne rzeczy, ale... czemu by nie? Co my tu mamy? W czasie kogo tu mamy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę.
Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Okej. Od czasu, gdy zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Twój zmiennik zaginął? Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Okej. Nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Może mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Czemu nie? Mogę spróbować. Masz czym się bronić? Bronić? Okolice Silbach nie należą do bezpiecznych. Pełno w nich dzikiego zwierza, dlatego warto mieć choćby najprostszą lagę do obrony. Mądry gość. Coś by się przydało. Weź ten miecz. Nie jest to może broń dobrej jakości, ale kretoszczura czy ścierwojada ubijesz. Dzięki. Okej. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem. Zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa. A jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to okej. Mało. Czyli mam do czyściela dwuręczniaki. Chyba? Zacznijmy trening. Do roboty zatem. Okej, tanie nawet i dwuręka, okej, fajnie. Ile mamy w ogóle? A właśnie! Ja tego jeszcze nie otwieram, patrzcie jakie ładne to! Fajne! Fajne wygląda! Ładnie! Dobra. Ciekawe w ogóle, czy jeśli bym z nim pogadał w trochę inny sposób. Że mam już broń, co? Czy aby nie było może ten... całkowicie innego dialogu? Może nie dostałbym jakiejś innej nagrody za to, że już mam coś do obrony? Wiecie co? Aż zobaczę. Okej, to był tutaj. To ten, znowu chyba zrobię cięcie. Zobaczmy się za chwilę, jak już... No, zobaczę po prostu, czy w tym dialogu, jeśli powiem, że mam broń, będzie jakoś lepiej. Bo szczerze, zaraz wziął krótki miecz, to nie jest aż takie nic wartościowego. Okej, więc zobaczmy, co będzie, jak powiem, że mam już broń. Mam już przy sobie broń. W porządku, ale jakbyś potrzebował jakiegoś oręża, to daj mi znać. Okej. Zastanawiam się. Okej, to już było. Mam tutaj wszystko. Dobra. Zanim jednak wyjdę poza wioskę, to... Zobaczmy po prostu więcej, co się dzieje. Czemu nie? Po prostu, no... Uważam, że to może być dobry wybór. Ale okej. Czyli nie ma żadnej, powiedzmy... kary, tak to najłatwiej określić. Za to, że no... Że nie mamy oręży z sobą. Okej, to jest jeszcze jakaś dwójka nowych. Zaraz im pogadamy, tylko najpierw chcę coś sprawdzić. Bo miałem jakby zadanie, polegające na tym, że co, mam tutaj przyjść. Co dalej? Większa porcja... Aha, ciekawe. Większa porcja kulaszy Marty. Ha. To jakie mam tutaj zabrać, żeby nic nie wyszło z tego? Mógłbym dostać trochę tego pysznego gula. Czy można ją poprosić? Czy po prostu nie? Okej, czyli jeśli bym pomógł ludziom z wioski, to może inaczej spojrzy. Warto o tym pomyśleć. A może po prostu trzeba to naprawdę ukraść. Tak czy inaczej, zapiszmy jeszcze raz i z tego mamy, jako że mamy eliksir leczniczy, to wrócimy dzisiaj do jaskini z tym naszym kolegą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
I pewnie na tym będziemy kończyć, bo wiem, że strasznie dużo czasu marnuję i pewnie nic nie zrobiliśmy. Ale spokojnie, obiecuję, że następne odcinki może będą ciekawsze. Więc, Rupert? Mam miksturę. Świetnie, też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. Okej, zaraz zobaczymy. Topór, mogę na siłę... A, jedno ręko, które bije tak samo jak to, co mam. Ja znalazłem patyk, więc jest łatwiej. Nie tyle z łatwiej, co jest ciekawiej, po prostu mam w rękę, ale dobra. Za mną! Chodźmy po Maven? A, halo, tam jeszcze był ten Daryl? Nie, on nie źle się nazywał. Aż sprawdzę jak, bo nie pamiętam, ale... Nie, Daryl, faktycznie, pamiętam. Brawo ja. Tak się dać idziemy. Obiecaliśmy, ja idę z moim patykiem. Tym razem z cmentarza. Witaj, chłopcze. O, no! Jesteś tutaj nowy? Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na... No patrzę, na Kilof chyba, albo kosę. ...w kryjących się w tutejszych kopalniach... Okej, ciekawa sprawa. ...w małym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić Kilof w dłoni i zawalczyć ze skałą. Okej. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Okej. O proszę, ej, to jest fajne, że tutaj potrzeba tylko i wyłącznie złota. Może się tego nawet nauczymy dość szybko. Pokaż mi swoje towary. Co on sobie tego sprzedaje? Kilof, Kilof. Okej, czyli dwa Kilofy. Łupka żelazna. Okruchy magicznej rudy. Bryłka złota. Siarka. Okej, czyli sprzedaję wszystkie takie skalne rzeczy. Dobra. Zdecydowanie się nauczę, jeśli mi nie ucieknie. Czy inaczej, co tu mamy? Rzeźnik. Okej, to rzeźnika też odwiedzę. Rzecz jasna. A tu mamy... farmera. Okej, gra sobie na flecie. A my idziemy z powrotem do lasów pełnych niebezpiecznych bestii i ścierwojadów, w którym przeprowadzałem o zawały. Nie, ale dobra. Dam radę. Będzie dobrze. Bierze w siebie. I w Ruperta. No i w mój patyk. Chociaż nie wiem, czy to dobra decyzja, żeby dograł pod dwurękę. Wiecie, w sensie... Nie tak, że dwuręczna broń jest słaba, zła czy coś, ale... Powiedz szczerze, po prostu... Nie umiem. W dwurękę. Słyszałem krwiopijcę gdzieś. Nie chcę umierać od krwiopijcy. Nie ma czego plądrować. O, już ubił. Nic tu nie ma. Przypadną mnie rzeczy niestety. Bo jak widać nie umiem zbierać tych łupów zwierzęcych. Bestii tu jest naprawdę zadziwiająco dużo. No cóż, tego wszystkiego chyba tu nie było, kiedy ostatnio przechodziliśmy. Okej, okay. Plus za to, że w ogóle go nie mogę namierzyć, więc no. Okej. Okay. Wow. Przyzwyczajony od innych modów w ogóle. Może przyznać, że dziwnie mało mi biją te wszystkie bestie. Ale okej. Okay. Płaczę tylko trochę wewnętrznie przez to, ile tutaj tracimy rzeczy. Ewentualnie może, że nawet się wczytam, zanim tu polazłem i będę szukał jakichś, wiecie, nauczycieli zbieractwa. Chociaż w sumie, czy to jest w ogóle realne? Nie wiem, przecież... Dobra, całej wioski nie przygadałem, ale wydaje mi się, że sporą część już jednak tak. O, rudospolny. Dobra. Ja jest zdecydowanie też będę musiał jakoś zdobyć jakieś punkty nauki funduszne, żeby nauczyć się lepszego władania dwuręką. Bo nie żeby coś, ale dwuręka moim zdaniem jest przed wojownikiem ciężka na użytku.
Oczywiście ma sens zasięg, ma jakieś inne beneficje, ale no... O nie! Wygląda na to, że mają gości. Jesteś gotów? Nie, ale mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Słyszałem te pielce. Mówię, że mają gości. Nie rozumiem. Dobra. I wygudniał tu pielec. Prosiłam go, żebyśmy płynęli na Korinis. Nie na to cholerne, Archolos. Ale mnie nie słuchał. Wiedział, co z tego się stanie i się nie myliłam. A, wiedziałam, okej. Ciekawe, czemu niektóre kwestie nie mają dialogów. Nie żyje. Okej. Przykro mi. Mieliśmy zacząć nowe życie, z dala tej wojennej wrzawy. Założyć dom, rodzinę. Dlaczego mnie posłuchałeś, kochany? Okej. Idź z nami. Reszta już jest w wiosce. Tam będziesz bezpieczna. Aha. Nie w głowie mi teraz bezpieczeństwo. Zostaję tutaj razem z Darylem, okej. Nic nie przewróci go do życia, ale jeśli zostaniesz tu, szybko do niego dołączysz. Chodzi mi tu, okej. Jesteś wyziębiona i w pobliżu kręci się pełno dzikich bestii. Aha. W porządku. Pochowamy. Dobra. Ale potem musisz iść z nami, rozumiesz? Kao, czy dało się zdążyć, żeby go uratować? Bardzo możliwe, że wiecie. Zbyt dużo zwlekałem. Dobra. I co teraz? Halo. Ogarnij się. Kamera i w ogóle. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. No. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Aha. Okej. Okay. Przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Wow. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. Fajnie co wiedzieć, ale nadal. W tych momentach kamera mi się takiego trochę zacina. Jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. O! Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Okej? Dzięki. Chcę wrócić do wioski. Chodź, odprowadzę cię do wioski. Tam będziesz bezpieczna. I na razie było szybka podróż, czyli że co, że od razu nas teleportuje? Wow! Okej, i kamera już działa sprawnie, normalnie. Fajnie. Dobra. W takim wypadku... w sumie... Tak. W takim wypadku chyba można powiedzieć, że na to będziemy kończyć to spotkanie, ten epizod. I w sumie pewnie bym tak powiedział, gdyby już było dużo dzisiaj akcji z... A, czekajcie, ja się wczytam, zobaczymy, czy coś innego nie zadziała. Tak, zeszliśmy... Którędy? Tędy? Czyli tutaj mnie jeszcze nie było? Dobra. To jeszcze trochę pozwiedzamy chyba tę wioskę w takim wypadku. Zanim zakończymy odcinka. Kto wie, może coś nawet znajdziemy. O, szczur i ciemny grzyb. Oczywiście, żeby te zabijał szczury, bo mało ekspów, ale zawsze coś. Hej, o, i jakiś nowy Mike. Jak życie? Coś ty za jeden. A nie, dobra, chyba z nim gadaliśmy. Gadaliśmy z nim. Jestem teraz pewien, jak tak zobaczymy ten tekst. Czego tu myszkujesz? Kurt. Wara od mojej chaty. Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie mam zwyczaju krytyk, coś mi mogli, nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. A. Ciekawa rzecz. Ciekawa opcja. Jak na razie wredny wydaje się ten tutaj człowiek. Ale to jest chyba wuj naszego bohatera. Poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera.
Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerozumiał. Okej, nagle są silniejsze. Razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Okej. Okej, dobra. Jeśli tak, to okej. Zrobimy questa. Zamiast zwiedzać po prostu. W ogóle ciekawa sprawa. Wydaje się, jakbym miał ubranie obywatela, ale takie trochę inne. Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również! Kiedy to było? Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuchni. Milcza, bo nasz ojciec niedawno zmarł. Ojej, chyba będę szczery z wujem. Swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. Aha. Chyba... Nie, no będę szczerze. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londra. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł Myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Nie do końca w jednym kawałku? Nie, nie będę aż tak mówił. Tutaj powiem tak. Wrócenie do miasta było naszym planem. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządleniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. A, czyli ten, z którym gadaliśmy. Może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. Dobra. To skoro Marvin już mówi do zobaczenia, to ja też powiem do zobaczenia w kolejnym epizodzie. No i trzymajcie się. Hej, hej.